Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Żak, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Jak zapowiedziałem na końcówce poprzedniego odcinka, zwiedzamy teraz te kopalnie. Znaczy zapowiedziałem, w sumie nie wiem co innego robić, no bo dopóki jej nie zwiedzę, no to niestety, ale z niej się nie wydostanę. Jezus, no wiedziałem. Zajebiście. Zajebiście. Kurde, właśnie oni byli tacy mega odporni. Mam nadzieję, że ten miecz ma na tyle mocne przebicie, że im zrobię coś więcej. Kurde, plus muszę te runy wydać. Proszę, mam te 5000 run ciągle. Na wyposażenie. Najpierw runy. Miło. Fuck you! Wzdychaj. Nie, plama krwi. Gdzie jest ten trup? Serio spadł. To jest kolejny. Złoty run poziomu 5, nieźle. Dobra, nie będzie ta flaszka. O, ładnie, do full z jedną flaszką się leczę, fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. O nie, to jest dwóch takich. To już gorzej. Już mogą go normalnie dziabnąć. Okej, no ważne, że ten wielki miecz potrafi normalnie combo zrobić na tego typa. Się wale w niego więcej niż jeden cios. O to mi chodzi, nie? Bo z kataną, no to by się raczej to nie udało. Plus bije na tyle mocno, że go wytrącą z równowagi. Pęknięty kryształ kolejny, okej. Okay. Kolejny taki ziomek. Siema. Chronisz plecki? Chyba nie dość solidnie, panie Dziaszku. Kamil Kowalski level. Drugi. Denwak, właśnie szukałem oczami, kurde, tej ośmiornicy. Dobra, co ja tu mogę zgarnąć? Kamil Kowalski? Co, tak po prostu leżał ty Kamil Kowalski? Czwartego levelu jeszcze. Okej. Okay. Więcej ośmiornic lądowych. To jeszcze jedna taka duża. Się tu kryje. Pewnie stara. No dawaj. No jeszcze strzał. Dwa. No i po nim. Okej, 9000 run. Kurde, no stracić to byłoby trochę lipa. Janiego śmiernicy. Kolejne świetliki. Kamień Kowalski poziomu 4. Mogę za was odzyskać flaszkę? Nie? Szkoda. Tutaj, kolejny kamień kowalski, czwarty poziom. Pilnowałyście. Krzyżowej naginaty, proszę. O, a tutaj... Ponury kamień kowalski, czwartego poziomu. Kurde, jakie tutaj rzeczy znajduję. Dobra, zobaczmy. Najpierw te kamienie kowalskie. Okej, dobra, tutaj widzę, że opis się nie zmienia. Tutaj. Też nie zmienia opis. Dobra, tutaj coś... była ta książka, o właśnie, to tutaj jest, z przepisami nomadów. Aha, cała księga tylko po to, żeby garnek animozji, kurde, móc wytworzyć. Który kiwie, co robi tak naprawdę. I tutaj. Krzyżowa naginata, broń złożona z trzech wydłużonych ostrze zamocowanych na długim kiju. Długie, środkowe ostrze bardzo przypomina katanę. Broń z krainy trzcin, znana z tego, że można nią władać jak włócznią i nadal wykonywać cięcia. Nadziewające pchnięcie... Umiejętność broni
kolnej pozwalająca pokonać tarczę. Zbierz siły i zrób wypad, by wykonać potężne pchnięcie, które przybije się przez gardę przeciwnika. 20 zręczności, 122, nagrodzenie królewa 50! To kurde! To o wiele więcej niż ma moja Uchigatana. Dlatego z tą różnicą, że to jest włócznia, więc pewnie ma inny, inna, żeby się tym atakowało. Ale ile? Kurde, 3 punkty w zręczność? No, to byłoby naprawdę dobre. Do wykorzystania, myślę. Okej. Dobra, czy ja chcę użyć teraz te flaszki? No, poczekamy. Może uda mi się odnowić flachę od kogoś tutaj. Pęknięty kryształ, który by się drylował. O, tu kolejny kamień kowalski widzę na górze. Dobra, reszta nie ma na mnie triggera, no to dla mnie to jak najbardziej na plus. Kolejny czwarty poziom. Skradamy. To jakiś śpiący gościu chyba. Śpiący czy nie, nieważne. Co? Ej, co to miało być, przepraszam bardzo. Facet mnie nawet nie dotknął tym pieprzonym ogniem, ja tak od tego zginąłem. Dobra, najlepiej byłoby mnie stać teraz, jakbym te runy wziął i się cofnął. Na jeden level. No, nie jest to dużo, ale nie jest to też mało. Bo jeden level teraz, no to... O kurwa mać! Ile razy ten gość mi jeszcze zdąży się tak na plecy wjebać? Bo nie, flacha tak dla pewności. A, super. A ten co? A, ci dwaj. Dobra. Raz. Dwa. Dobra, nie dostałem tego drugiego na szczęście. Prosty miecz zaprzysiężonego, niegasnący motyl. Dobra. Dobra, jak tu zeskoczę, to ci nie powinni mieć na mnie agro. Ja, dobra. Ogólnie ci górnicy nie mają na mnie chyba agro. Póki nie zacznę kogoś atakować, więc... Dobra. Okej. Czyli jak oni trąbią, no to nagle wszyscy mają agro na mnie. Seriously? Dobra. Wydaje mi się, są runy bliżej. Kurde, co by było, gdybym miał teraz ten miecz bardziej ulepszony, nie? To mnie intryguje. Nie udało się niestety. O, brawo, jak raz go zabiłem, kurde, także nie spadł. A, nie ma. Pierwszy, cwaniaczku. Dobra. Rozbity. Ktoś mi wyjaśni, dlaczego gościu ma ewidentnie chyba kamienną skórę? Okej. To jest zwłoki. Kolejne belty. Bardzo ładnie. Dobra, teraz się przeskradajmy. Cyk. Dobra, coś tam wydrylował i zgarnął. Tutaj gościowi ładne plecki robimy. Ładnie! Bardzo ładnie. Kamień kowalski, kolejny poziom u czwartego. Tamten, dalej se fedruje, no to niech se fedruje. Ja przejdę sobie dalej. Ja przeżyję? No niestety przeżył. Czy do mnie wróci? No patrzcie, jak kurde posłuszny piesek. Czołem. I po co to było, kolego?
Kurde, ale blisko byłem. Mogę trochę dalej polecieć, a potem dopiero próbować go nawalać. Teraz ładujemy. Ładnie. Dobra. Ten coś wydropił. Nic! O! A ty to skąd? Dużo odłamek był z kamienia. Jakieś rzeczy. Kolejny naśladowca łaski. Pięknie. Dobra, ten nic nie zostawił niestety. Okej, okay, zobaczmy teraz to, bo jeszcze jakiś wcześniej odłamek był z kamienia zdobyłem. Znaczy nie odłamek, właśnie kukułczy był z kamień. Okej, okay, dobra, tutaj magiczny bełt, wiele magicznych bełtów. I kukułczy błyskamień. Grudka przełamanego błyskamienia z powitego magiczną mocą. Sztuczny czar używany przez rycerzy kukułki. Przedmiot do stworzenia. Rzuć nim przed siebie, zużywając skupienie, by z miejsca uderzenia wystrzelił magiczny pocisk. Okej. Okay. Spoko. Tutaj ta łepetyna jeszcze. Tęskne zaklęcie, które przydaje wiecznym... Co? Które przydaje wiecznym podróżom głosy i słowa. Ktoś czyta to tłumaczenie, bo to już brzmi jak totalny bełkot. Dobra, tutaj nic więcej nie ma. Naginata mnie naprawdę kusi, nie? Żeby teraz zainwestować te 3 punkty w zręczność. Bo to może być naprawdę bardzo fajna rzecz. Dobra, czy tu już jest... boss? Bo wiadomo, raczej tu nie będzie miejsca łaski, nie? Miejsce łaski na taką akcję jest tylko jedno. To jest Aleksander? The esteemed warrior. Where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air. Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. Gosh, that dead end had me rather stumped. Kurde, skąd się tu wziąłeś, gościu? Ale patrzcie, jest miejsce łaski zaraz obok. Nice. It's time I set off to the festival at Redmayne Castle on the southern edge of the Scarlet Rot blighted Caelid Wilds. Doesn't the thought just set your heart aflutter? Okej, okay, znowu o tym festiwalu mówi w zamku. Kurde, ej, ale tego jeszcze nie graliśmy. Miejsce łaski było zaraz obok walki, zakładam, z bossem pewnie, bo tam... tam obok pewnie będzie walka z bossem, jak nic. Tutaj. Otwieramy. Co się tu kryje? Magmowy żmij! Okej. Okay. Nieźle. O super, jeszcze samo będzie został taki ślad magmy, serio? Jeżeli mnie telepnął, niestety. Zajebiście, mam mnie kurwa na 2 strzały. Okej, okay, mam nadzieję, że ta katana naprawdę jest tego warta. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy. O kurde, to jest w ogóle wyjście. Stąd, ciekawe. Dobra, poszedłem właśnie w złym kierunku. Dobra, ten ciągle to samo. Myślałem, że może mi pomoże w tej walce, no ale niestety. Dobra, jakiego mam przyzwańca? Meduzę. No, meduza myślę może być tu dobra. Zapraszam cię. Odwróć trochę jego uwagę. Ja pójdę po runy. Weźcie w dupę se wsać te magmy może, co? O, okej, nieźle je dostała ta meduza niestety. Z tego co widzę. O, okej, dobra, widzę, że za dużo temu nie bije. Ale wiadomo, miecz nakłada krwawienia, głównie to krwawienie mnie tutaj interesuje. Plus kto wie, może się uda meduzie go zatruć. Że jak tak patrzę, to raczej nie zdąży. No nie, nie zdążę, bo już nie żyję. Okej. Okay. What the fuck? Co to była za odwijka?
Nice, point break! Dobra. Wykorzystajmy to do tego ciosu. Ładnie. Jak widać, niestety na bossach te moje point breaki nie biją dużo, więc jak już mam brońkę wali krwawienie, to lepiej do tego wykorzystywać. Tego point breaka, żeby nabić faktycznie ten krwotok. Okej. Okay. Kurwa, żebyś się kurwa ogonem własnym kiedyś udławił, nie? Do tyłu, do tyłu. Dobra, udało się. Super, zaś zażyga kurde połowa areny tą magą. Kurde, mogę bić dalej, bo walę akurat drugą stronę żygą. Do tyłu, flacha. No nie wiem, czy to było splunięcie, czy żygnięcie, ale w sumie powiedzmy, że połowa tego, połowa tego. Ta flaszka, dwie mi zostały. No idzie całkiem nieźle. Jakim prawem to mnie kurwa trafi, to mi uznało hita. Zajebiście, jestem bez flaszek. No mam jeszcze ewentualnie tę flachę, którą właśnie zużywam. I chuje mi to kurwa dało, mi zajeba kurwa jednym ciosem. Zobaczmy, co się kryje za tymi drzwiami. Drabina. Dobra, po drabinie, no wspinaj się. I gdzie po drabinie się dostaniemy? Poza tym, że gdzieś wyżej. Okej, jesteśmy bardziej na piętrze. O ty skubańcu. Kiedyś przypadkowo go kurde uniknąłem, ale... Nieźle się zasaczył na mnie. Marnowana srebrzysta łapka, okej. Nie spodziewałem się tutaj gdzieś znaleźć autentycznie jakiegoś miejsca łaski, nie? No ale... Kto wie. A nóż widelec jakiś będzie. Jaki skok! 50 razy wie! Okej, okay, brawo ja. Ten skok był kurde 50 razy większy niż jakikolwiek skok chyba jaki wykonałem kiedykolwiek, jakimkolwiek Souls-like'u. Nie licząc Sekiro. Bo w Sekiro akurat skoki są dość duże, ale to akurat duża... Duża zasługa bardziej kotwiczki, którą Sekiro ma w swojej protezie. Serio akurat się obrócił w taki sposób? Czy obrócił ten wymach mu kurde znowu? Wymach mu tak ciało obrócił, że kurde nie dostał w ogóle z tej strzały. Tutaj dalsze przejście ewentualnie. Kolejny smar ogniowy. No ładne te z doskoku są te ataki. Okej, okay, tu. W tym miejscu jestem, okej. Okay. Żegnam. Że to w dwie ręce wezmę? No pójść lepiej. Młot murarski. Okej, okay, no zakładam, że damage'a raczej za dużego nie będzie robił. Ale kto wie. Okej, okay, tutaj się cofamy. No tak jak widzicie, jest to przejście właśnie niżej. Czyli krótko mówiąc, nic ciekawego do pokazywania. Hop! Dobra. A teraz to. Jak to kurczę zgarnąć? Bo tu mi zwykły skok nie styknie. Musiałbym z tamtej strony chyba wskoczyć.
O, tylko pytanie jak? O, a nie! To ja muszę tutaj przejść Gzymsem i zaskoczyć. Dobra, czyli to bardziej z tamtej strony. Muszę to ogarnąć. Dobra, spróbujmy. A nuż się uda. Nie zginąć, próbując to zrobić. Czyli tak, tu wychodzę. Tutaj coś mamy. Podobnego? Nic. Okej, okay, czyli tutaj na górę idę, okej. Okay. Dobra, miejsca łaski tu się nie spodziewam za szybko znaleźć. No i mamy ten Gzyms. Okej, okay. O! Kurwa, zaś ten rycerz. Coś to nie jest ten sam, ale... Ma taką samą zbroję. Chyba se kurwa robisz jakieś jaja. Jakim prawem on mnie jebnął przez ścianę? Już to kurwa zachodzi o kpinę. Spróbuj ich przebiec po prostu, żeby nie walczyć totalnie z nimi. Dishing działa, a jak nie, no to po prostu ich na drabinie rozwalę. Zajebiście. Jak wcześniej zrobiłem unik, to teraz oczywiście musiało coś kurwa nie wyjść. Dobra, flacha, żeby nic się nie stało. Dobra, niestety go rzucają flaszkami. No to spoko. To sobie rzucajcie, znaczy flaszkami, dzbankami bardziej, nie flaszkami. Flaszkę to ja sobie właśnie golnąłem, żeby nie zginął. Dobra, podejście drugie. Chyba za pierwszym razem się nie wyszło, skąd pomysł, że za drugim się uda. Dobra, tu jest co? Za wysoko chcę do domu. O, chyba ktoś z lękiem wysokości to napisał. Czemu tu są te runy? Zrzucił mnie. Kurwa, na serio? Ja pierdolę, nie wierzę. Jak mnie wkurwia coś takiego? Jak ja go chcę zrzucić atakami? Nie. On użyje jednego spela broni i chuj. I lecimy kurwa obaj, bo się on jeszcze zjeba tak to nie przy okazji. Serio, jeszcze oberwałem tym dzbanem? No, jak miło, że akurat zabiłeś kogoś, kto szedł za mną. Zdrajco, teraz powinniście za to kurde atakować, no ale oczywiście to są enemy w grze, więc mają wyjebane w to, że ktoś od nich ich zabił. Bo po co mielibyście czymś takim przejmować, nie? Dobra, podejście trzecie w takim razie. Może uda się zajść kawałek dalej niż ta chędożona winda. Czy są tym razem runy w tym miejscu? Mogę wezwać tę windę jakoś tak wyżej, żeby ewentualnie mnie to uratowało? O, wyżej, jeszcze totalnie musiałbym wyżej iść niestety. Ha, wyczutet! Dobra, zobaczmy co jest wyżej. Jest wajcha, dobra. Aha, zajebiście, i to jest wajcha, która wzywa, ale jak już się to odblokuje. Good to know. Flaszka tak na wszelki wypadek. I żegnam. Czemu to do niej wyszło w taki sposób od razu? Dobra, tu ostrożnie. Okej. Okay. Smrogniemy ze sznurem. Dobra. Przyjrzyj się uważnie. O, ludziura. O, ha, ha, ha. Wow, ale śmieszne. Dobra.
Mamy dwa przejścia, jedno wyżej. Czy to jest łaska? Nie, wydawało mi się, kurde. No to jest łucznik w ogóle. Kusznik, przepraszam. Łucznik versus kusznik, kto będzie pierwszy? No oczywiście, że ja. Dobra, no raczej tutaj do niego nie przejdę. To ja mógłbym chyba tak jakoś przeskoczyć, tak mi się wydaje. Ewentualnie stamtąd zeskoczyć. Zobaczmy, co tu się kryje obok. Czy to jest tylko dalsze przejście? Lewo, tego musisz szukać. Że na lewo jest typ? Takie ostrzeżenie? A nie, że na lewo jest typ z trąbką. To jest takie ostrzeżenie. A, pierwszy cwaniaku. I no za taką grupę powinno mi flachę odnowić, jak nic. Że jak ta gra wyczerza sobie grupę wrogów, która może mi odnowić flaszkę. Tego dalej nie rozumiem. Złoty run poziomu drugiego. Nagroda taka se, powiedzmy. Jakby okej, fajnie, mam 400 runów, nie, z tego, no ale... Co z tego? Tutaj pusto, okej, czyli to wszystko. A, nie wskoczę tu, okej. Dobra, czyli teraz schodzimy niżej w takim razie. No, ewentualnie mogę na YOLO spróbować to przeskoczyć, no ale wątpię, że to się uda. Patrzcie, a jednak się udało. Okej. Okay. No, aż tyle do rzucania. 5 sztuk. Nie, czy to był taki wharf? A, tak średnio bym powiedział. No ale w sumie lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Dobra, teraz idziemy tędy. Zobaczmy tutaj. Kolejna winda. Też gdzieś mega z dołu. Jezu, nie wierzę, serio, tutaj jest miejsce. Dobra, odpoczywam, bo mi się należy. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Okej. Okay. Pula przyzwania widzę. Sporych rozmiarów też przejście. Coś z balistą tu będzie? Nie, są tu kurwa jebane orły z ostrzami zamiast kurwa szponów, które jeden mi rzucił kurwa beczką z prochem prosto w pysk i beczka wybuchła, nie mając kurwa ani jednej rzeczy, która wywołała kurwa iskrę. Ale wiesz co, to bardzo dobrze, że tutaj jesteś. Ma dla ciebie coś bardzo fajnego, nazwać to płonące strzały. I zniewracaj. A ty, koleżko, możesz do niego bardzo ładnie dołączyć. Dobra. A, widziałem cię, cwaniaczku. Zupełnie one-shotuję to. Jeden level i bym pewnie one-shotował, kurde, te orły, czy co to tam w sumie jest. Ja no to mówię orzeł, bo po prostu mi to przypomina orła, nie? Ale nie wiem, czy to jest faktycznie orzeł, czy też jakoś inaczej nazywa. A! Hej, co kurde? Załatwiony własną bronią. Kamień Kowalski, poziom drugi. Patrzcie, chciał mnie tak załatwić, a sam z siebie zrobił kurde kamikadze. Okej, okay, tutaj po dachach przechodzimy dalej. Mam jakąś dzwonnicę. Jak zaskoczę, no
to prawie na pewno zginę, więc skakać nie zamierzam. Mamy drabinę, więc zejdziemy jak człowiek. To jest po prostu zejście. Uff, okej. Okay. Na szczęście nie spadłem ku własnej zgubie. A było blisko. Dobra, mamy go. Teraz ty. Więcej flaszka. Okej, okay, kolejny wypędzony rycerz to jest. Boże, już myślałem, że kurde, ten spadał w przepaść, nie? Ale na szczęście tak nie było. Tam już widziałem mgłę. Pytanie, czy to jest przejście dalej, czy już przejście do... Chociaż nie, nie, przejście do bossa jest inna mgła. Więc to jest albo przejście dalej, albo to jest przejście zablokowane tym takim kluczem, którego mam jeszcze dwie sztunie. What the fuck? O, proszę, proszę, kogo me oczy widzą? Toż to poszywany potomek z dwójki. Tfu, boże, z dwójki. Z jedynki. Tylko to jest chyba normalny mob, tak mi się wydaje. A nie boss w tym przypadku. Nie. Nawet nie chcę wiedzieć, co to tu robi. Okej, okay. I czego żeś pilnował? Woal na śladowcy! Okej, okay. Czy to jest broń? Nie, ale właśnie, a propos broni. Młot murarski. Broń zrobiona ze zwyczajnej kamiennej cegły, używana przez robotnika, który przewodził rebelii, a później został czempionem. Nawet na tle innych rodzajów broni obuchowej, ta jest wyjątkowo ciężka. By się nią posługiwać, potrzeba siły olbrzyma. I barbarzyński ryk, ok. 31 punktów siły. No kurde, ale fizycznie nie aż tak, nie takie mega gorsze od mojej aktualnej broni. Dobra, to jest zbroja. To nic do zebrania więcej chyba, więc idziemy dalej. Ok, kolejne drzwi. Nie podoba mi się, kurde, to dokąd ja muszę teraz zmierzać. Okej, okay, nie otworzę z tej strony. Ale kogoś tam mamy, kurczę. Może jakiegoś przyjaznego NPC-a. Tak do odmiany. Irujące w tych typach jest to, że oni biją mi stosunkowo dużo, niestety, a są tak słabi. Dobra, raczej nie mogę tego zaatakować po cichu. Ale spróbujmy. Nie go zaskoczyć. Kurde, akurat to minąłem. Czy minąłem, bo na tyle daleko byłem, że to nie sięgło. Okej, okay, jakie problemy z tym bossem miałem, takie mam nadal, widzę. Nie, do tyłu, kurwa. Flaszka. Zamknij mordę, dobra. Zajebiście. Ty się dobrze czujesz? Do tyłu, do tyłu. Akurat teraz mu krwotok wleciał, nie wierzę. I zero flaszek! Proszę. Chyba Godfrey, tak mi się wydaje.
topór wyżynny. Boże, to coś powinno mi odnowić co najmniej 4 flaszki! Piguły krzepliwości, czyli lekarstwo na tego, na ataki krwotoczne. O, kawał mięsa, super. Pamiątka poczwarki. Okej, to chyba ważny przedmiot. Boże, miałem tego wola sprawdzić. Ty, może to też jest taki ważny przedmiot. Gdzie to było? To gdzieś dalej. Nie? Stary materiały. O, tu są kluczowe przedmioty. Mamy to. Czy jest tutaj ten wual naśladowcy? Nie ma. Okej. Okay. Ale zobaczmy. Pamiątka poczwarki. Brosza owinięta w czerwony aksamit. Pamiątka po poczwarkach poświęconych na zszywanie. Broszka owinięta w czerwony aksamit znajdująca się na jej ślady krwi. Ledwie widoczne duchy próbują coś przekazać, ale nie sposób ich usłyszeć. O, dobra, to jest do tego questa pewnie. Od tej babki, co mieliśmy tę wiadomość przekazać. Okej. Okay. Dobra, co, czy... Dobra, nie, ten woal to nie jest rzecz, którą mogę mieć tutaj. Czy to jest w ogóle do użycia? Jest, tu. Woal naśladowcy. Zużywa skupienie, by naśladować pobliskie obiekty. Wielokrotnego użytku. Złoty woal o misternym wzorze. Kiedy Godricka wygnano z królewskiej stolicy w Lindel, był to jeden z wielu skarbów, które zabrał ze sobą. Znany również jako Figiel Mariki, proszę. To jakim cudem Godrick wszedł w jego posiadanie? Takie moje pytanie. No, rym. Dobra, tutaj skrót odblokowujemy do ogniska, więc... Niech jest. A tu jest dalsze przejście. I guess. Okej. Okay. Ponury kamień kowalski, level 2. No i mamy to. I tak, potrzeba tego klucza całego. Użyj. Użyto klucza. Dobra, ile mam tych kluczy jeszcze? To muszę zobaczyć. Jeszcze jeden, czyli akurat na tą jedną akcję, co jest w twierdzy okrągłego stołu. Ha, pierwszy cwaniaku. A właśnie, ten topór jeszcze. O, Misericordia. Kolejna broń. Tu. Drewniana tarcza z modytem jastrzębia. A tu. Żelazne ostrze, to jest kluczowy przedmiot. Okej. Okay. To kolejne. Najpierw przedmioty kluczowe, czyli to ostrze. Zobaczmy. Pozwala na wybór ulepszenia właściwości broni. W jakim sensie? Żelazne ostrze z wygrawerowanym szyfrem może służyć jako osełka. Kiedy nadaje się właściwości za pomocą popiołu wojny, można wybrać dodatkową właściwość ciężkiej, wymyślnej lub wysokiej jakości. Aha, dobra. Że mamy tutaj ogólnie osełkę, a tutaj jakby jeszcze kolejne te nam dochodzą. Kolejne możliwości, że na przykład mogę dać krwawy popiół wojny, ale dać właściwość na przykład ciężki. Jeśli dobrze rozumiem. Czy coś takiego. Zrobiłem unik, ale nie, grawie pewnie... Oczywiście, grawie lepiej. Dobra. Aha, on tak tylko stoi, tu nic nie ma. To leć tam. Cholerę. I ty, tam gdzieś chodziło? No dobra, mnie tam na pewno nie było. Okej, okay, czyli to był tylko sekret, po prostu. Dobra, teraz bronię. Misericordia. Ulubiony sztylet wojskowych medyków w bieli. Szpiczasta klinga jest twarda i ostra, co sprawia, że trafienia krytyczne są wyjątkowo groźne. Medycyna to litość, a na polu bitwy litość bywa bezwzględna. Strzeż się zabójców przebranych za miłosiernych ludzi. I szybki odskok. Okej, okay. Ile to ma? 140 na krytyka. Nieźle. No ale jest to sztylet, więc... Lipa. No i nie nakłada niestety... Nie nakłada niestety krwawienia. Na co li... Na co trochę liczyłem. Topór wyżynny. Pojedynczy topór używany przez wojowników z wyżyn.
Odważni wojownicy zaczynają walkę od wykrzyczenia swoich imion, a oręż wzmacnia ich krzyk. Okej. Okay. Dobra, jakoś to idzie. Dobra, dwa punkty jeszcze w zręczność i będę mógł się bawić tą naginatą. I jestem naprawdę chętny, aby wydać te dwa punkty. Dobra, czyli to też nie było dalsze przejście, to był tylko sekret. Czyli dalsze przejście musi być w tą stronę. 55 minut surówki, nieźle. Okej. Okay. Tutaj na górę idziemy. Znaczy no, na górę, no, trochę wyżej po prostu. Dobra, siema. Odłamek szkła. Mam kurde jedną flachę niestety tylko na leczenie, więc w sumie może wypadałoby się wrócić do tego miejsca łaski. To jest 10 strzał, okej. Okay. Jak dla mnie na plus, odzyskałem sobie te, które zużyłem. O, kolejny z jakimiś... A nie, to nic, nie, sorry, to nie są moździerze, to są te od nich. To samo co ja tam zgarnam, to takie balisty mini. Kolejne takie do otwarcia, kurde no. Nie, nie, nie! Ni chuj! Boże, wiecznie kurwa jedno a to samo z tymi jebanymi szczurami, kurwa. W ogóle co one żrą, że są kurwa takiej wielkości? Kurwa, akurat miałem run na level, jakbym wydał te, które mam przy sobie. No i tu jest pewnie ten, tak? No tak. To lecimy po te rudy! Dobra, windy odsyłamy. I let's go. Dobra, bynajmniej to gówno się tutaj nie respi ponownie. Czyli to był taki mini boss, powiedzmy. Dobra, to mogę już w sumie olać, bo to jest tylko wejście na górę, zgarnięcie tego strupa, skoro zgarnano, to już mogę lecieć dalej. To ja mogę na razie w ogóle olać. A już ktoś tam zawył wróg, znaczy zawył, zadał wróg i wezwał posiłki. No nie wierzę, jeden cios, kurde, z tego wystarcza, żeby je zabić, jeszcze daj mi się tu zagryźć. Ogniodporna suszona wątroba, okej. Okay. Dobra, użyjmy tego kamiennego klucza. Okej, okay, dwa skarby. Miejmy nadzieję. Pieczęć zabójcy bogów. I... modlitewnik boskiej skóry. Okej, okay, a czymże jest boska skóra? Złoty run poziomu czwartego. Okej, okay. I gdzie ja tutaj wyląduję? Takie plecki powiedzmy im robię. A nie, czekajcie, bo tam jest główne wejście. Dobra. Dla mnie spoko. Czyli wracamy powoli, powoli do pierwszego miejsca. Właśnie, oczywiście, że mam plecy. Grzyba, ten też. Okej, okay, myślę, że się nie udało, ale na szczęście nie. Znaczy wróć, na szczęście się udało. Rękawice wygnańca zgarnięte z typa. Tutaj z trupa kamień kowalski, level pierwszy. To flacha golnięta i let's go. Okej, okay, czy jestem w stanie sobie otworzyć, kurde, tę bramę? Żeby mieć de facto jeszcze krótko o kolejne miejsce łaski? Dziękuję. Niezmiernie dziękuję. Złoty run poziomu piątego. Jak już przyszedłeś, to zdychaj. Nie ma takich półśrodków. Okej, okay, pcham dźwignię. A, i teraz sobie pewnie podnoszę właśnie... Podniosę sobie teraz wrota? Dokładnie. Czyli mogę bezpośrednio spod zamku iść, albo mogę iść stąd. I co? Oi! What are you doing? Stop that!
Ej, sorry, mordo, nie chciałem ci na mordę zaskakiwać. Oh, hello. I've come into some fine goods. Only it turns out I can't use a one of them. Perhaps you'd like to take them off my hands. Strażnik bramy Gostok, okej. Okay. Co my tu mamy? Biuro burzowego Jastrzębia. Okej. Okay. 500 za jedno, a mogę to wydropić za darmo. Podziękuję. Cestus. Owiki bandyty, dobra, po prostu set bandyty. Wielkie strzały, bełt do balisty, puklerz. Giniący palec, remedium wezwania, fragment ruin i marynowana łapa. Taka sobie ta oferta, panie dziejaszku. Ale dobra, skoro tu sobie to otworzyłem, to pozgarniajmy to wszystko. Co tu jest? Ogarnijmy to miejsce łaski, które wiem ogarnąć, a z którego kurde zeskoczyłem prosto typowi na głowę. Dobrze, że go tym nie zabiłem, bo to by było dość niefortunne. Dobra, i co jest za tym miejscem łaski z tej strony? Kolejny trup, a przy nim zwykłe plebejskie odzienie, czyli dokładnie to samo, co ten gościu ma na sobie tam niżej. Dobra, to zobaczmy jeszcze na koniec te nowo zgarnięte rzeczy. Czyli tak, tutaj... Tutaj chyba nic, poza runami, ale runy mają zazwyczaj mają te same opisy, więc to mnie ni ziemi, ni grzeje. Tutaj miałem to pokazać w poprzednim odcinku. Kwitnie na cmentarzach, nagrobny fiołek. Fioletowy kwiat rosnący na cmentarzach. Uważa się, że barwa ognia duchów może służyć do przyzywania duchów. Okej. Okay. Tutaj to jeszcze mamy. Trujący grzyb. Grzyb ukryty trującą pleśnią, rosnący w zgniłych krainach. Prawna ręka może wykorzystać trującą pleśń do skutecznej obchrony przed szkarłatną zgnilizną. O, ciekawe. Tutaj... Upiorna konwalia. Aha, czyli to jest coś innego. Biały kwiat, który kwitnie w katakumbach. W jego pobliżu zagnieździł się duch. Prochów, które zachowują swą sławę nawet po śmierci, nie można wzmocnić używając jedynie materialnej konwalii. A, okej. Okay. Czyli do wzmacniania to jest. Tutaj coś jeszcze. Ten modlitewnik. Zobaczę, modlitewnik boskiej skóry. Modlitewnik oprawiony w elastyczną skórę. Mam nadzieję, że nie ludzką. Zapisano w nim inkantację czarnego ognia zabijającego bogów. Można go przekazać uczonemu kapłanowi, aby uzyskać dostęp do następującej inkantacji. Czarny płomień i klinga czarnego płomienia. Okej, okay, to może być niezła rzecz. Takie buffy na broń po prostu. Jeszcze przedmioty kluczowe poproszę. A nie byłem w nich przecież. A, czyli to jest pewnie talizman. To co zgarnąłem, ten. Ta pieczęć. Dokładnie. To jest pieczęć palców i pieczęć zabójcy bogów. Tutaj wzmacnia inkantację zabójcy bogów. Wymaga 27 punktów wiary. What? Święta pieczęć apostołów boskiej skóry, inkustrowana obsydianem, ponoć przedstawia manipulację czarnego płomienia i wzmacnia inkantację zabójcy bogów. Wow. Mocna rzecz. Dobra. Mamy nawet w fajnym stopniu przeeksplorowany ten zamek, pomimo tych moich kilku zgonów a propos tego... durnego węża w jaskini. Ciekawe, czy Korthyn, kurde, będzie chciał nas nauczyć tej inkantacji. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. O, jednak! Siedem i pół tysiąca! To jest 6000. 17 i 20 punktów. Okej. Okay. Ciska kulę buzującego czarnego ognia. Inkantacja czarnego płomienia apostołów boskiej skóry. Ładowanie zwiększa siłę powoduje wybuch kuli.
Czarny płomień jest ciężki. Przez bardzo krótki czas po zadaniu obrażeń nadal odbiera wrogom zdrowie. Tutaj spowija czarny ogniem, czarnym ogniem oręż w prawej ręce i tak dalej, tak dalej. Dobra, okej. Okay. Czyli ten sam efekt, tylko na broń, co jest na tym płomieniu. Ciekawe, że będzie tych płomieni tutaj więcej, aniżeli. Mam nadzieję właśnie, że nie będzie tego tylko tyle, co w na przykład Desie 2, bo w Desie 2 czarnego płomienia to były chyba 3 spele tylko. Odmowa, fortyfikacja, no to leczenie, więc zatrucie by mi się przydało, ale tu potrzebuję jeszcze 2 punktów wiara. Kurde, nie chcę teraz wydawać tylu punktów, nie chcę teraz wydawać, kurde, prawie 14 tysięcy na 2 punkty w wiarę. Wolę iść tą naginatę. Ale kurde, w sumie jak nie będę chciał co chwilę tworzyć sobie tych pigu leczniczych, to będę musiał w to pójść chyba. May the Golden Order shine through you. Dobra, a weź mi stary, powiedz, dlaczego masz kurwa w ogóle takie koło na szyi? Bo to mnie ciekawi w sumie od początku. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy. Well, well. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their death root, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Czemu nie? Very well. Show me your map. I've marked the location for you. Of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Czerwony znak się pojawił. Dobra. What is it? The map indicate will lead you to... Dobra, ten się już powtarza. Od niego babki nie, chyba jeszcze nie znalazłem, ale podejrzewam, że to jest właśnie ta w tej shopie. Że to jest właśnie ta, którą mamy tutaj sprowadzić. Czy ja mogę jeszcze bardziej wzmocnić ten oręż? No kurde, nie mogę. Nie mam akurat na trzecim poziomie ponurego kamienia. Kurde, szkoda. Używany oręż w zwarciu. Tego nie chcę. Uchigatana. No, mógłbym to jeszcze bardziej podbić. Ale chyba będę teraz powoli ulepszał naginatę. Zobaczmy. 129. 136. 143, 157 plus skalowanie. Nieźle. Naprawdę nieźle. Naprawdę ta naginata może być dobrą rzeczą, jeśli chodzi o walkę nią. Jeśli oczywiście krwawienie będzie się w miarę dobrze nabijało. Plus jeszcze mogę... A, jeszcze tutaj mam te dwie tarcze do ogarnięcia. Plus jeszcze mogę na nią sobie nałożyć jakiś krwawiący... Popiół wojny, bo ona nie ma żadnych efektów. Nie muszę tego w ogóle wykorzystywać. Po prostu wystarczy, że mu nałożę ten popiół wojny i naginata będzie biła więcej damage. Znaczy biła więcej damage, to akurat tak pół na pół, ale będzie więcej nabijała krwawienia. To akurat jak najbardziej na plus. Dobra, zobaczmy te tarcze. Aha, tutaj nie mogę. Dobra, ale to zaraz się ogarnie. Okej. Okay. I tarcze. Tutaj. Wysoka drewniana tarcza średniej wielkości, lekka jak na swój rozmiar, łatwa w użyciu, ozdobiona dawno zapomnianym starożytnym herbem burzowego całunu. No odbicie. No nie ma 100% negacji fizycznej, więc nie chcę tego. Tutaj też nie ma 100% negacji. Mało okrągła tarcza z metalu, cięższa niż jej drewniana odpowiednika, ale zwalnia większą negację obrażeń. Złoty liść odchodzi i efekt działania tarczy jest niewielki, ale i tak zwiększa ona negację świętych obrażeń. Okej. Okay. Dobra, no pójdą te tarcze normalnie do schowka, tak jak ta pieczęć. Kosty ruszę zobaczyć, czy jest lepszy od tego, który mam schowany, bo jak jest lepszy, no to sobie go zostawię. Bo w sumie tą pieczęć też mógłbym go sobie odstawić tak naprawdę, bo jest taka pół na pół. Dobra, zobaczmy tą mapę, gdzie się ten znacznik pojawił. A, tu jest. Brama teleportacyjna.
Okej, okay, to zanim będziemy zwiedzali zamek, to jeszcze możemy się tym zająć, myślę, w poprzednim odcinku. Bo też zakładam, że to będzie tylko i wyłącznie po prostu gadu-gadu i elo, nie? I tyle styknie. Więc dobra. Przeteleportujmy się tutaj. No i dobra. To będzie gdzieś w tamtym kierunku. Już sobie to oznaczę. I to jest gdzie? Tam gdzieś wyżej? Czy to tutaj na dole? Będzie gdzieś schowane. Chyba jednak wyżej. O, a nie, tutaj to jest. No bo dobra. Może jeszcze skorzystajmy z samej bramy. Smocze kurhany Grejol. Siema kolego. Nie ma mnie tu, wiesz? Nie ma mnie tu. Spokojnie. Nie ma mnie tu. Otwieraj te cholerne drzwi. Dlaczego mam takie dziwne wrażenie, że to jest po prostu, że to jest boss? Sanktuarium jest. O, jest miejsce łaski. Lubię to. Dobra, kurde, gdzie my jesteśmy teraz? Żeż co? What the hell? Tu jest pogrobno, tu jest Kaylee, który się jeszcze gdzieś tam pewnie rozciąga dalej, a tu mnie gdzieś teleportowało. Pogrobno. I całe pogrobno razem z zamkiem, maksymalny level ma 50. Jaki level musi być tutaj? Czy jestem w stanie zabić kurde tego gargulca? Mam takie wrażenie, że chyba nie bardzo. No ale dobra. W kolejnym odcinku zawalczymy sobie z tym ziomeczkiem. Jeszcze dla czystej pewności. Dobra, mam tutaj to odblokowane. Jezus Boże, nie zawalczymy. Bo pomylił się z tym gargulcem. Nie zawalczymy, tylko pogadamy sobie z tą bestią. Czy tam z tym bestialskim duchownym. No a potem wrócimy do zamku. I jeszcze tak, zanim wrócimy, właśnie najpierw on, potem ta babka w szopie, a potem do zamku i będziemy go dalej eksplorowali. Tak więc zadanie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!